Przypominamy, że wciąż trwa głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Każdy z Państwa może się z nimi zapoznać, między innymi na stronie internetowej Urzędu Miasta i wybrać ten, który przekonuje najbardziej. Swoje propozycje w naszym programie przedstawiła już biblioteka. Zobaczmy, co dzięki Waszym głosom może zyskać Raciborskie Centrum Kultury. Głosowanie ruszyło 3 dni temu. Przez 2 tygodnie to Wy, mieszkańcy, zdecydujecie, na jakie przedsięwzięcia przydzielone zostaną środki z budżetu obywatelskiego, którego spot promocyjny właśnie oglądacie. Każdy z Was może zagłosować na jeden właściwy dla danej strefy projekt lokalny oraz na jeden ogólnomiejski. I w ramach tej drugiej możliwości Raciborskie Centrum Kultury ma dla Was aż 4 propozycje do wyboru. Jest to kolorowa strefa animacji i zabaw w Domu Kultury Strzecha. To jest projekt Fikumiku. Tam chodzi o doposażenie, na dodatkowe zabawki, różnego rodzaju pomoce, które raz, że umilą zajęcia Fikumiku, czyli tym maluszkom, ale także będą pomagały nam w animacjach, ponieważ takie animacje organizujemy i w Parku ROT, i podczas różnych festynów, a także na przykład podczas turniejów siatkowych. Kolejne projekty obejmują organizację 2-dniowych obchodów jubileuszu 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Strzecha oraz pod nazwą U nas jak w domu stworzenie mobilnych punktów wypoczynkowych w budynkach RCK-u i Domu Kultury Strzecha. To z kolei projekt, dzięki któremu może powstać taki kącik edukacyjno-zabawowy, ponieważ nasze dzieci tańczą, śpiewają, grają w teatrze, a w tym czasie rodzice i na przykład ich młodsze rodzeństwo czeka podczas zajęć i wówczas można ten czas spożytkować, czy odrabiając zajęcia, czy też właśnie bawiąc się w takiej strefie zabawowej. Ostatnią propozycją jest natomiast projekt pod nazwą Więcej niż teatr, który zakłada warsztaty. Warsztaty, które będą odbywały się dla grup dziecięcych, dorosłych oraz dla seniorów. Efektem tych warsztatów będą wspólne spektakle, które będą w różnych przestrzeniach miejskich, więc będzie to takie teatralne oswajanie różnych miejsc, między innymi także oczywiście Raciborskiego Domu Kultury, który jeśli chodzi o teatr już jest dawno oswojony. Dodajmy, że w razie braku dostępu do internetu niezbędnego do głosowania można skorzystać ze specjalnie wydzielonych punktów z komputerem, które znajdują się w Bibliotece Publicznej w Raciborskim Centrum Informacji i w Urzędzie Miasta Racibórz.